kolejne pytanie z cyklu książeczka sanepidu, jak wyrobić, no i ile się czeka na taką książeczkę sanepidowską. Także cześć, nazywam się Darek Kraśnicki. Tradycyjnie rozpocznę od zapytania internautki. Witam panie doktorze, jestem pielęgniarką, pracuję od wielu lat za granicą. W tym roku od miesiąca października postanowiłam rozpocząć studia pierwszego stopnia na Wyższej Uczelni Medycznej we Wrocławiu, natomiast składając dokumenty do kompletu nie mam książeczki zdrowia, która jest wymagana, aby rozpocząć te studia. No oczywiście wiąże się to z praktyką potem w służbie zdrowia, w placówkach służby zdrowia. Obecnie mam krótki urlop z pracy we Francji. Jak zrozumiałam z pana wypowiedzi, najpierw muszę zrobić badania w sanepidzie. Także proszę o informację, ile czasu potrzebuję na zrobienie wszystkich badań niezbędnych do otrzymania tej pracowniczej książeczki zdrowia, ponieważ będę zmuszona przyjechać do Wrocławia znacznie wcześniej niż 1 października. No wiadomo, wtedy rozpoczyna się rok akademicki. Także dziękuję za podpowiedzi, do zobaczenia, pozdrawiam. I tutaj imię internautki. Natomiast odpowiadając na to pytanie. We Wrocławiu trzykrotne badania KU na nosicielstwo, które wykonuje oczywiście stacja wojewódzka sanepidu przy ulicy Składowej 1/3. Odbywa się ono rano od poniedziałku do czwartku, bodajże od 8 do 11. No i przypuszczając, że wariant optymistyczny, zaczynając w poniedziałek, ma się gotowe wyniki w piątek, czyli poniedziałek, wtorek, środa robimy. Czwartek, piątek to już przypuszczam, że te wyniki będą gotowe. No najpóźniej w przyszłym tygodniu, czyli zaczynając w poniedziałek, wyniki mamy w następny poniedziałek. Potem krótka wizyta u lekarza medycyny pracy. No nie śmiałbym tutaj myśleć nawet o mojej przychodni na Żernickiej 215 we Wrocławiu. Natomiast w czasie tej konsultacji lekarskiej warto pomyśleć o rozważyć wykonanie zdjęcia klatki piersiowej. No, nie zawsze jest ono potrzebne, no, czasem przecież pacjentka jest w ciąży, czy miała niedawno to zdjęcie, to wtedy to zdjęcie przynieść do wglądu. Natomiast decyzja w ostatniej chwili, przyjście do lekarza w ostatniej chwili bez tego zdjęcia oczywiście może przedłużyć okres wyczekiwania na tą pracowniczą książeczkę sanepidowską. Natomiast cóż, jeżeli cię interesują problemy podobne do tych, te nieszczęsne książeczki zdrowia, oczywiście możesz skomentować to wideo tutaj poniżej na moim kanale YouTube. No, można wejść na mojego bloga lekarzpracy.pl. Omawiam tam podobne sytuacje, no aczkolwiek troszeczkę inne. Na każde pytanie odpowiadam osobiście, każde pytanie czytam, odpowiadam osobiście. No, oczywiście wizyta ciebie czy każdego innego pacjenta w mojej przychodni jest również mile widziana. Także bye bye. Mówił wasz Darek Kraśnicki, lekarz medycyny transportu i lekarz medycyny pracy z Wrocławia.